W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W czwartkowy poranek 5 października witam i pozdrawiam Was, drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie Jezusie. Dzisiejszy dzień pragniemy rozpocząć wspólnie od słuchania się w Boże Słowo, gdzie książeczka z Biblią na co dzień podaje nam dwa wersety. Pierwszy z księgi Jozuego, 21 rozdziału, 45 werset. I drugi z Ewangelii według świętego Łukasza, z 13 rozdziału, 17 werset. Wsłuchajmy się wspólnie w Boże Słowo. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domu izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich Jezus dokonał. Jako słowo komentarza dołączone są słowa Kataryny Schride. On, wieczny Bóg, zsyła obficie swoje błogosławieństwo każdego dnia, w każdym oddechu, który trzyma mnie przy życiu, w każdym przyjaznym spojrzeniu, w każdej pociesze, która mnie dotyka i w każdej radości, która rozjaśnia moje życie. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, czy zdarza Wam się składać obietnice? Myślę, że na ciągu naszego życia każdy z nas składa ich wiele. Wiele także tych obietnic otrzymujemy. Z ich realizacją jednak bywa bardzo różnie. Ba, wydaje mi się, że nawet sami sobie potrafimy bardzo dużo obiecać. I sami siebie równie często zawieść. Może właśnie takie postępowanie z obietnicami sprawia, że kiedy słyszymy o obietnicach kolejnych dla nas dawanych, podchodzimy do nich jednak nieufnie. Z całkiem czasami sporą nawet dozą braku zaufania w to, że to, co jest podmiotem tej obietnicy, wcale nie będzie miało miejsca. Często sami swoim dzieciom składamy jakieś obietnice, że kiedy coś zrobią tak, jak my tego chcemy, obiecujemy im, że później w jakiś sposób im to wynagrodzimy albo coś się dla nich zadzieje pozytywnego. Następnie zaś nawet sami chcemy, by ktoś czy też one o tym, co obiecaliśmy, zapomniały. Pewnym lekarstwem na to nasze zachowanie, na te wszystkie doznania, które przeżyliśmy, mogą być dzisiejsze słowa wyjęte z Księgi Jozuego, gdzie w bardzo pięknych słowach mamy przypomniane to, co dzieje się z Bożymi obietnicami względem nas. W Księdze Jozuego czytaliśmy: nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domu izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Nie zawiodła żadna dobra obietnica. Myślę, że dzięki tym słowom powinniśmy mieć odwagę do tego, by w nasze życie wnosić nową jakość. Przede wszystkim nie przekładać naszych porażek albo tych wszystkich niedotrzymanych obietnic przez innych względem nas na Pana Boga, ale Jemu, może przynajmniej Jemu w naszym życiu, naprawdę zaufać, że jest też dla nas wzorem do tego, by kiedy coś komuś obiecujemy, kiedy stajemy za czymś i mówimy, że obiecuję Ci tą rzecz albo jakieś moje zachowanie, to, że ta osoba może się na nas zdać. Bo jesteśmy ludźmi, którzy czerpią swoją wiarę, swoją siłę, nie gdzieś z powietrza, ale od swojego Boga. Jesteśmy ludźmi, którzy sami w życiu bardzo mocno zaufali swojemu Bogu, który, kiedy czytamy przecież Biblię, obiecuje nam bardzo wiele rzeczy. A dzisiejsze słowo są potwierdzeniem tego,
że te rzeczy dotrzymuje. A zatem wkładajmy w nasze życie nową jakość. Starajmy się ruszać do tych nowych dni, które są przed nami. Nie tak, jak może do tej pory to się zdarzało, gdzie tymi słowami, często okazywało się pustymi, żonglowaliśmy, ale starajmy się wszędzie tam, gdzie ktoś na nas liczy. Ktoś liczy na pewną pewność płynącą z nas, nie zawiedzie się i my sami staniemy się też tym drobnym przyczynkiem do tego, by te osoby chciały w swoim życiu zaufać Panu Bogu, temu, który względem nas wypowiedział tak wiele pięknych obietnic i który w przeciwieństwie do nas ludzi potrafił ich wszystkich dotrzymać. Niech więc dobry Bóg pobłogosławi ten dzień, da nam radość z jego przeżywania, mimo może deszczowej pogody, mimo zmiany pewnej aury. Chciejmy przeżywać ten dzień radośnie, odczuwając Boże błogosławieństwo, gdyż wiemy, że nad nami każdego dnia spełniają się Boże obietnice. Zostańcie z Bogiem.